Dzień dobry, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ja jestem Kwojak, witam w kolejnym wakacyjnym vlogu 2018 na moim kanale. W tym vlogu, moi drodzy, jesteśmy w Kłodzku. Pokażę Wam, moi drodzy, jak to wszystko wygląda. Pokrywam wszystko łącznie z wiedzą. Znaczy, no, wszystko to może nie, ale pokażę to takie najciekawsze według mnie tutaj miejsca. Łącznie z Twierdzą Kłodzką, zatem zapraszam bardzo serdecznie. Cóż, moi drodzy, to jeśli chodzi o twierdzę, byłoby na tyle. Nie pokazywałem Wam środka, ponieważ po pierwsze bałem się, że będzie tam zbyt ciemno, żeby można tam było robić jakieś sensowne ujęcia, a po drugie stwierdziłem, że po co w sumie Wam to pokazywać, bo być może sami tutaj zechcecie przyjechać i to zwiedzić, więc nie, po co miałby Wam psuć zabawę, nieprawdaż? Moi drodzy, to stare miasto przypomina mi trochę, przypomina mi Pragę. Strasznie tutaj pachnie Pragą oraz troszeczkę tak momentami mam wrażenie, że jestem w Stralsundzie w Niemczech. Byłem tam na początku drugiej klasy, to był październik drugiej klasy, czyli rok, zdaje się, 2016. I cóż, moi drodzy, teraz Was zapraszam, pokażę Wam kilka miejsc właśnie ze starego miasta w Kłodzku, a my znajdujemy się przy pierwszym ujęciu. Po mojej lewej stronie jest fontanna, a za mną, jak zresztą pewnie widzicie tą tabliczkę, jest Urząd Miasta. Zatem już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was bardzo serdecznie na podróż po zakątkach starego miasta w Kłodzku. Cóż, moi drodzy, tak to się właśnie prezentuje. No, że mi się tu podoba, chociaż w niektórych miejscach wydaje mi się, że jako takie miasto, od której nazwy wzięło się te dosyć atrakcyjne miejsce turystyczne, mianowicie Kotlina Kłodzka, w niektórych miejscach powinno to wyglądać odrobinkę inaczej. Teraz, moi drodzy, jestem w miejscu, w którym byłem ostatnio raz 3 lata temu, kiedy jechałem do Bielic. Praktycznie w ścisłym centrum, nade mną są, przede mną i odrobinkę nade mną są tory napisane kolorowe Kłodzko miasto, to Wam za chwilę pokażę, a za mną jest są okna Baru Mlecznego, w którym
przed chwilą zjadłem obiad, ale właśnie jak jechałem do Bielsk, tylko wtedy to było troszeczkę wcześniej niż teraz. Teraz właśnie jadłem obiad, wtedy zjadłem pierogi, teraz sobie zjadłem kotleta. Także też te wszystkie takie różne wspomnienia zostały też zachowane, bo i Kudowa, i teraz właśnie Płocko. Jeszcze, moi drodzy, taka ciekawa informacja, bo tak sobie spacerując po ulicach Płocka, zdałem sobie sprawę z tego, że znowu, moi drodzy, miałem szkołę, bo jak byłem w Bielicach i też w sumie w Płocku, to był rok 2015, wakacje przed gimnazjum. Teraz również zmieniam szkołę i znowu jestem w Płocku. No także taka już na, wiecie, takie różne tam specyficzne sytuacje. Dobrze, moi drodzy, teraz pokażę wam całą tą okolicę. Właśnie głównie tutaj omówię te tutaj, to tutaj z przodu mnie, co się znajduje, znaczy z mojej perspektywy teraz naprzeciwko mnie. Więc tak, moi drodzy, tutaj się znajduje przystanek kolejowy Kłodzko Miasto. Tam jest takie, widać tunel, takie przejście pod tymi trami, tam jest również na niego wejście. Tutaj pociągi jeżdżą do Czech, do Liczkow oraz na Międzylesie. A drogą są oczywiście na Wrocław. Ten przystanek ma być rozbudowywany i ma być z niego zbudowana taka stacja, bo on ma tylko ówczesnie dwa tory, mówię, z przystankiem, a ma on być później stać się taką małą stacyjką, gdzie pociągi również na mocnym torze będą mogły swój bieg. Dobrze. Nie tylko na wodczym torze, ale również, żeby te pociągi tutaj mogły sobie kończyć, a nie zaczynać, bo Płocko Główne, no to stacją taką za bardzo główną nie jest. No i tutaj właśnie, moi drodzy, mamy cały ten tutaj szlak do Płocka Głównego. Tutaj właśnie tam popularne, tutaj może trochę widać, jest taka tabliczka stacyjna niebieska. Tutaj strasznie w tym województwie i tym rejonie w ogóle popularne jest właśnie takie dawanie jeszcze przed stacjami właśnie takich tabliczek. Takie też między innymi w Kudowie. Cóż, moi drodzy, teraz czas na małe podsumowanie i już kończenie tego vloga. Cóż, moi drodzy, teraz puszczę pora na małe podsumowanie. Moi drodzy, byliśmy w Kwiejcy Kłodzkiej, polecam. Był taki tunel tylko na wysokość 1 metra, czyli ja musiałem schodzić, wiecie, w przysiadzie. No co nie było dosyć łatwą rzeczą, ale ten tunel był dosyć długi. Jakżeś tam kilka ujęć wcześniej widzieliście, jest ostrzegane, żeby raczej do tych tuneli nie wchodziły osoby posiadające jakieś choroby układu krążenia, choroby serca, czy też klaustrofobię. Tam w tym niskim tunelu był taki moment, gdzie zgasło światło i można było dostać taki lekki klaustrofobii. Ale ja akurat, no być może gdzieś tam mam takie wrażenie, że może czasami mam, tylko w tym wypadku nie miałem. Moi drodzy, ogólnie Kłodzko fajnie wygląda, podoba mi się. W ogóle dzisiaj podczas tej wycieczki się dowiedziałem, że tak naprawdę to tutaj na początku był taki pierwszy pomysł, żeby tu spędzić wakacje, bo tak naprawdę to mama gdzieś tak już mniej więcej najpierw wykazuje mi takie wstępne plany, a dopiero później, kiedy już wszystko zaklepię, mówi jedziemy wtedy tam. No jak to wygląda? Moi drodzy, polecam ogólnie całą kotlinę kłodzką. Dużo atrakcji. Tutaj trzeba ogólnie, żeby to wszystko zwiedzić, i kopalnie w Nowej Rudzie, i te wszystkie podziemne miasto Osłówka, zamki książ, tego typu rzeczy, to trzeba przyjechać na być może miesiąc, a być może więcej, bo tu naprawdę sporo jest atrakcji. Mówiłem już wcześniej, że troszeczkę mnie są takie zakątki w tym mieście, gdzie naprawdę jak na stolicę, przepraszam, nie na stolicę, ale na taką dawcę nazwy, czyli Kłodzką, bo to jest kotlina kłodzka, no to jednak wydaje mi się, że mogłoby to wyglądać jednak odrobinę lepiej, chociaż faktycznie w niektórych miejscach, zwłaszcza tam na rynku, jest bardzo, bardzo dużo ludzi tam na Starym Mieście, tam dalej im bardziej się szło w miasto, tym tych ludzi było po prostu mniej. Mówię, fajnie wrócić, jak mówię, ta symbolika taka, że znowu zmieniałem szkołę, tutaj jestem, bo byłem tutaj rok temu, jak jechałem do Kudowa, tylko to było z jakim pociągiem, więc w sumie jestem tu trzeci raz, jakby nie patrzeć, ale w sumie w pociągu, a tak fizycznie, to na pewno jest różnica. Tutaj akurat, nie wiem czy słyszeliście, była taka zapowiedź o tym przystanku, bo są na nim również zapowiedzi. No mówię, to jest takie bardziej Kłodzko Główne niż tamto, ale tamto to jest też taka ważna stacja, tu jest też dosyć ważny szlak towarowy. Jest to jakaś tam linia, która... Jest to no, linia Wrocław Międzylesie, ale jest to ważna też część większej linii
o znaczeniu chyba też, o znaczeniu zdaje się towarowym, która zaczyna się w Szczecinie i kończy się właśnie, nie wiem, czy w Międzylesiu, czy gdzieś tam jeszcze w Czechach, a zdaje się w Międzylesiu, ale to wchodzą w tą skład, linia kolejowa Szczecin-Wrocław i Szczecin-Międzylesie. Dobrze, moi drodzy, to w tym filmiku byłoby, to w tym vlogu byłoby na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, wchodźcie na kanał kolejowy i na Instagrama. Wszystkim, co możecie w opisie. Do następnego materiału. Cześć!